nie dotarłem, jak ten tekst brzmi w oryginale. Czy tam jest po grecku litował się? Jezus litował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Zobaczyć, że jestem pogubiony. Zobaczyć, że potrzebuję czyjejś interwencji, czyjegoś zainteresowania. Mam z tym często kłopot, żeby pozwolić komuś sobie pomóc. Łatwiej jest chyba pomagać. A Jezus przychodzi i mówi, jestem do Twojej dyspozycji, nie? Jezus przychodzi i mówi, halo, tu potrzebujesz pomocy. Nie tyle, że w czym mogę Tobie pomóc, ale tu mogę Ci pomóc, tam powinienem Ci pomóc. To jest niesamowite. Litował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Pogubieni ludzie. Duchu Święty, pokaż mi moje pogubienia. I potem ten katalog imion. Ten taki, ten taki, ten taki. Dariuszu, Janie, nie? Masz swoje imię. Bóg Cię woła po imieniu. Nie po ksywie, nie po przezwisku, po imieniu. I na końcu, ja to odkryłem, kiedy siedzieliśmy na kręgu biblijnym, to mnie po raz kolejny siekło, że On ich posyła do swoich. Nie idźcie gdzieś tam daleko, nie lećcie na kolejne rekolekcje, ale usiądź ze swoją żoną i wreszcie może po raz pierwszy od miesiąca wypić z nią kawę, nie w przelocie, nie czytając gazetę, nie oglądając kolejny serial w telewizji, ale wreszcie usiądź ze swoją żoną, nie idź gdzieś tam daleko, ale do swojej żony idź i wypijcie razem kawę. Może to jest współczesna Ewangelia. Poświęcić sobie czas. Pobyć ze sobą. Nagrywamy ten materiał, ten komentarz, kiedy w Kostowie znowu coś ważnego się wydarzyło. Jest noc, przez 3 dni. Było tutaj chyba z 50 młodych osób. Niektórzy z nich do kościoła nie chodzą, ale dali się zaangażować. Odważyli się i coś pięknego tutaj razem żeśmy stworzyli. Coś razem żeśmy przygotowali dla innych, żeby ktoś przyszedł, popatrzył. Możecie to w innym miejscu na dom Józefa zobaczyć. Niesamowite. Twarze tych dzieciaków, które płonęły. Jeden mi podczas modlitwy mówi przy ołtarzu, proszę księdza, niesamowite przeżycie. Ten chłopak na co dzień do kościoła nie chodzi. To nie jest jego wina. To chyba bardziej zaniedbania rodziców. Ale on tu coś głęboko przeżył, a jego przeżycie mnie się udzieliło. Nie iść daleko. Czasami możliwości, a właściwie zawsze, możliwości głoszenia Ewangelii są na wyciągnięcie ręki, tuż obok. Duchu Święty, pomóż mi zobaczyć moje zamknięcia, bo może marzę o wielkich rzeczach, a tu trzeba obok robić, obok z kimś kawę wypić.